Niedawno przeczytałam fascynującą książkę autorstwa Melisy Galico zatytułowaną The Hidden Cause of Acne. Sama autorka miała bardzo ciężki trądzik, więc dużo czytała na ten temat i prowadziła badania, kontynuując pracę Lauren Cordain, która była pierwszą zwolenniczką diety paleoketogenicznej. Wykazała, że wśród ludzi żyjących w prymitywnych plemionach na wyspach Pacyfiku, Indian z Amazonii, Maorysów, Aborygenów jedzących tradycyjną żywność plemienną, trądzik nigdy nie występował więc przeszła na dietę paleoketogeniczną i stan jej skóry znacznie się poprawił, choć nie doszło do całkowitego wygojenia. Wciąż czegoś brakowało. W ramach swojej pracy jako oficer wywiadu FBI podróżowała po całym świecie. Odkryła, że w niektórych częściach świata jej skóra wyglądała całkowicie normalnie, podczas gdy w innych miejscach trądzik torbielowaty powracał. Dzięki precyzyjnej pracy detektywistycznej odkryła, że przyczyną był fluor.